przygotowujemy się do Nowego Roku Kulturalnego z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Naszym głównym zadaniem statutowym jest propagowanie działań sekcji kół zainteresowań, czyli amatorski ruch artystyczny. Tak to się fachowo nazywa, a tak naprawdę chodzi o zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, których w naszych sekcjach mamy kilkanaście. I proponujemy praktycznie dla każdej grupy wiekowej, w zasadzie jeśli chodzi o dzieci, to tak od 5 lat, ale dla nich właśnie są zajęcia plastyczne, taneczne, dla młodzieży są też i plastyka, i taniec, i breakdance, animacja filmowa. Mamy seniorów w dwóch chórach, w chórze Echo Kresów i Cantabile oraz w zespole śpiewaczym Sokoły, więc rzeczywiście te grupy wiekowe wszystkie u nas mogą się spotykać. Mamy sekcję fotografii. Nowością w tym roku będzie, i tutaj bardzo, bardzo się cieszymy, studio cyrkowe. I poprowadzi je instruktorka z Ukrainy, Oksana. Tutaj jeszcze pracujemy nad umową, nad formalnościami, ale myślę, że w okolicach 20 września już te zapisy będą prowadzone i dla dzieci, i dla młodzieży będą uczyli się podstaw akrobatyki, sztuki cyrkowej. Jest to taka duża nowość dla nas, z której się niezmiernie cieszymy. Ale tak jak mówiłam, już na dniach, albo już trwają, albo lada moment będą, na naszej stronie wyczytają Państwo szczegóły, zapisy do sekcji między innymi tańca nowoczesnego spin. Tam co roku tańczy ponad 100 osób młodych. Głównie dziewczyny, ale rzeczywiście i chłopcy się zdarzają, więc zapraszamy absolutnie wszystkich. Funky Kids, czyli sekcja breakdance, też prowadzi szeroko zakrojone zapisy. Tak samo nasze obie sekcje plastyczne. Jedna w Koźlu, jedna w Chemiku. Jedna dla młodszych dzieci, druga dla starszych. Mamy też Centrum Tańca Fiesta, czyli taniec towarzyski. Mamy animację filmową, tam bardzo mało miejsc. To jest taka sekcja, w której pracuje się bardzo indywidualnie, ale o, też mamy sekcję teatralną z nowym instruktorem. Niestety ku naszej rozpaczy Waldek Lankow po 25 latach pracy z nami zrezygnował. No, przychodzi taki czas, że ludzie na pewnych miejscach się zmieniają. Tomasz Stochniał, instruktor z Opola, aktor teatralny, filmowy, poprowadzi tą sekcję. Też zapisy już zupełnie, zupełnie niedługo. Mamy też sekcje modelarskie i w modelarni na ulicy Chemików i w Domu Kultury Lech, więc rzeczywiście dużo się dzieje. Jak ja to wszystko powiem, to Państwo na pewno nie zapamiętają, więc zapraszam www.mok.com.pl, tam taka zakładka zapisy do sekcji, zaglądajcie, są daty, są godziny, są rozpisane grupy wiekowe, wszystkiego się dowiecie, a zapraszam, bo naprawdę za niewielkie pieniądze Wy i Wasze dzieci możecie kształtować swoje pasje pod okiem naprawdę wykwalifikowanych instruktorów.